Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Generalnie zaczął się sezon drugi, dlatego też o nim dzisiaj pomówimy. Tutaj w tle odbiorę swoje wszystkie nagrody. Zobaczymy, jak wygląda moja ulubiona nagroda, którą no myślę, że dostrzeżecie. Dunkmaster, RNG Champ, Blizzard Wizard. O, i tutaj bardzo fajny tytuł, S1 RNG Genius. Myślałem, że będzie taki bardziej biały. Generalnie mega ciekawie wygląda menu. Takie oczo walące to na pewno. Tutaj ten króliczek tańczący w tle. Generalnie w dzisiejszym odcinku tak. Zobaczymy, jakie dostaliśmy nagrody. Omówimy patch notesy. Popatrzymy na nowy karnet. No i pewnie sobie jeszcze coś przypomnę, co zrobimy. Na przykład nagrody z turnieju obczajmy. Spis odcinka powinien być w opisie. No i okej, Rocket Pass. Ja nie wiem, jakim co to mam już prawie drugi poziom w Rocket Passie, bo jeszcze dopiero uruchomiłem grę i nic nie zrobiłem, ale oczywiście sobie kupimy ten premium. Tutaj zachęcam was do użycia kodu EDEK. Żeby użyć kod EDEK, musicie wejść w sklep i w prawym górnym rogu macie przycisk, pod którym to musicie zrobić. Po prostu klikacie, w moim przypadku jest to R2, wpisujemy EDEK, dajemy OK i co 14 dni trzeba odświeżać. Jak nie macie kogoś lepszego do wspierania, to oczywiście zachęcam tutaj. Generalnie bardzo fajną sprawą jest to, że teraz sklep e-sportowy jest podzielany na dwa regiony. Ameryka oraz Europa. Zostały również dodane jakieś tam nowe drużyny, ale w tym momencie nie musimy czekać, aż będzie konkretnie w sklepiku jakiś przedmiot z drużyny, który kibicujemy, czy tam po prostu, który się nam podoba. Można to kupić w dowolnej chwili. Jest to na pewno zmiana na duży plus. No i no po prostu bardzo fajna zmiana. Od razu kupujemy premium. Ja nie biorę tych dodatkowych poziomów, no bo po prostu nie. Tutaj taki mamy samochodzik. Zobaczymy, jak wygląda. Generalnie spoko wygląda. Taki trochę Dominus GT połączony z Nimbusem, McLarenem. Nie no, spoko sportowe auto. No więc co, teraz na szybko przejrzymy nagrody. Taki, ej, bardzo ładny baner swoją drogą. Nie wiem, czy będzie malowany, ale wygląda bardzo ciekawie. Tutaj mikrofonik to jest antenka, czyli nieużyteczne, błyścik taki se. Tutaj, o, takie coś, to chyba gra z muzyczką. Ja mam akurat wyłączoną muzykę, żeby nie zablokowało filmu, czy tam nie wywaliło praw autorskich. Ale generalnie cały ten sezon jest motywowany. Motyw przewodni tego sezonu to jest po prostu to cała DJ-ka, przedmioty zgrane z muzyką, synchronizowane. Nie wiem, jak to wyjdzie, aczkolwiek no założenie jest myślę ciekawe. Opony tego typu, kurczę, wyglądają ciekawie. Może malowane będą jeszcze ciekawsze. Zawsze jest dużo pytań na ten temat, czy opłaca się kupować Rocket Pass. No więc od razu powiem, że moim zdaniem się opłaca, ponieważ na 110 poziomie, chyba 110 poziomie zwracają wam się wszystkie kredyty i możecie kupując raz Rocket Passa kupować go zawsze, jeżeli po prostu gracie dostateczną ilość. No tutaj jakiś soundtrack. Nie wiem, jak to ma wyglądać. Jeszcze to oczywiście wszystko ogarniemy. To punki, kurczę, też takie bardzo fajne. Podobają mi się. Nie wiem czemu, ale mi się podobają. Jeszcze w malowanej wersji. Bardzo ciekawy banner swoją drogą. Nie no, na razie eleganckie przedmioty są. Jakieś takie, nie wiem, jak to się nazywa. Akordeon. Takie podstawowe malowanko. Boost taki se. Opony bardzo fajne moim zdaniem. Kurczę, fajne, fajne opony. W sensie nie są to opony, które każdy będzie na pewno używał, aczkolwiek nie wyglądają źle. Na pewno są ciekawe. Także oczywiście plus ode mnie. To coś, no, mi się przynajmniej w tej wersji kolorystycznej nie podoba. Kolejne muzyczki. Tytuł, obwódka awatara, a taka se. O, rakieta, ale kozacko, szkoda, że do breakouta, bo nie używam tego samochodu, ale rakieta na nasz serwer Rakiety Edka, a właśnie przy okazji zapraszam na serwer Rakiety Edka, jak już tutaj gra podpowiada. Tutaj oczywiście na dole te kulki to są te dropy, ale o nich nie będę mówił, bo to przypadkowy przedmiot, możecie z nich trafić. Kolejne muzyczki, kredyty, coś takiego, tam pod spodem muzyczka. Ej, czy to jest pierwszy animowany awatar, czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się, żeby wcześniej był jakiś awatar animowany. Może jestem w błędzie, aczkolwiek jest to możliwe, że rewolucja. W sumie fajna sprawa, takie coś na dach, to myślę, że mało kto będzie używał. Malowanie, o kurde, jakie ładne malowanie. W sensie podoba mi się, tak szczerze mi się podoba, naprawdę. Jedno z ładniejszych, jakie są. No, czekam, aż je odblokuję. Baner muzyczny, znowu jakieś coś na dach, czego mało kto będzie używał. Boost, no ja nie jestem fanem tych boostów. Kolejna muzyczka. Oponki też, myślę, że całkiem ciekawe, chociaż to taki wzorek z tyłu jest średni. To malowane myślę, że będą ładne. Ciekawe, jakie będą białe wyglądały i czarne, bo to pewnie będą dwa najbardziej popularne kolory. Tutaj znowu takie podstawowe malowanie, pod spodem muzyczka. Te opony są akurat moim zdaniem brzydkie, najbrzydsze do tej pory. Tutaj, kurde, podoba mi się to malowanie, jest takie niespotykane. Ej, ładne! Tak z Iron Manem mi się kojarzy. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu, trochę karbonowe.
No, mi się podoba. O, i wybuchy, czyli chyba najlepsza rzecz w tym sezonie. Bardzo fajne są gol eksplozje z karnetu. Zresztą często są bardzo fajne. Te oponki mi się akurat mniej podobają. To coś jest już lepsze niż poprzednie. Ej, w sumie nie wygląda źle. To już nie wygląda źle. Nie jest jakieś super, może przy jakiejś wersji kolorystycznej będzie robiło lepszą robotę. To malowanie, no, nie podoba mi się. Oponki, nie wiem, może w jakiejś wersji kolorystycznej do jakiegoś samochodu będą lepiej wyglądały. Tutaj jest dużo generalnie muzyczek. Kolejne malowanko. To trochę takie ciekawsze. Tak jak mówiłem, ja mam akurat czarny z czerwonym połączone kolory i nie wygląda to zwykle bardzo dobrze, ale nie jest złe. Nie jest złe. Naprawdę ciekawe. Boost raczej nie do używania. Serduszki jakieś tam. Te opony też raczej takie se. Malowanie bardzo ciekawe. Swoją drogą tutaj bardziej wygląda, jakby domyślny kolor to był czarny, a czerwony to obwódka. Myślę, że bardzo ciekawe i będzie to popularne malowanie na tym aucie. Mi się przynajmniej podoba. Oponki znowu moim zdaniem trochę gorsze. Malowanie takie typu samolotowe, co kiedyś już było, czyli też średnie. Kolejna muzyczka na dole. Tutaj akurat mi się mniej podoba ta eksplozja. Takie oponki. Kurde, te oponki w dobrej wersji kolorystycznej mogą być też spoko. No i za 70 level główne auto. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, czy bardziej mi się za pierwszy poziom nie podoba. To jest takie trochę przesadzone. No i później już będą kolorowane przedmioty oraz kredyty. Generalnie też wiele osób nie wie, ale tam dalej też mogą być poziomy. Po prostu do 90 na razie nie widzimy, co jest dalej, ale jak będziecie mieli już ten poziom, to będziecie widzieli, będziecie na bieżąco odblokowywali. Tutaj się nie kończy na 90 poziomie karnet, to się nie bójcie. No i dobra, czas na przegród nowych malowań. Generalnie już to brązowe mi się mega podoba. Kurczę, naprawdę ładnie wygląda. Generalnie są to chyba jedna z lepszych nagród za sezon, jakie były. Brązowe jest naprawdę bardzo ładne i mi się nawet podoba to auto. Kurczę, tak całkiem serio takie Lamborghini wyszło. Srebrne, kurczę, też ładne swoją drogą. Naprawdę ładne nagrody są w tym sezonie, aż jestem w szoku. Złoty też taki ładny, odcień złotego, nie wiem, czy to jest kwestia światła w tym lobby, ale naprawdę mi się podoba. Platynowe, no platynowe chyba najgorsze do tej pory. Chociaż też ma swój urok, myślę, że nie jedna osoba będzie używała. Nie, no dobra, cofam to, jednak jest całkiem ładne. Diamentowe też jest mega ładne. Champion. A, kurczę, ja nie jestem fanem takiego fioletowo-różowego koloru, ale generalnie chyba wygląda nieźle. Grand Champion. A, taki se. I Super Sonic Legend. O, ale bardzo jasny, takie widać, że białe malowanie. Szczerze mówiąc, myślałem, że najładniejsze zdecydowanie będzie to białe malowanie, ale bardzo mi się podobają za brąz, silver i gold. To mi się tak podoba. Zresztą nie, no te wszystkie trzy malowania mi się również podobają. Za Super Sonic Legend wiadomo, no prawdopodobnie... O kurczę, jakie tutaj też dziwne wzorki są na bokach. Prawdopodobnie najwięcej osób będzie używało, to znaczy no, jak ktoś będzie miał odblokowane to malowanie, to będzie prawdopodobnie je używał. No i w sumie no dobra, jest ładne. Nie można tutaj nic powiedzieć, ja je sobie już użyję. Nie, no dobra, cofam to, jednak białe wygląda mega dobrze. Nie ma tak, że... Nie ma co gadać po prostu, wygląda mega dobrze. Podoba mi się. Rangi oczywiście zostały zresetowane. To znaczy zresetowane. Tutaj chciałbym od razu powiedzieć, bo wiele osób pewnie tego nie wie. Po sezonie rangi niby znikają, ale nasze MMR, czyli punkty skillów, są praktycznie na tym samym poziomie. Oczywiście, jeżeli ktoś miał Super Sonic Legend, czyli te tam najwyższe rangi, to na tym poziomie już się to zbija, nie wiem teraz do jakiego pułapu. Aczkolwiek, jeżeli mieliście golda, to po prostu wam zniknęła ikonka i prawdopodobnie po placementach, czyli po tych pierwszych 10 meczach, po których dostaniecie rank, będziecie też mieli golda. No chyba, że wam pojedzie wyjątkowo dobrze, czy tam wyjątkowo źle. Turnieje. Co się stało? Finish top 8 or better in gold tournament. Czyżby musiał zagrać turniej, żeby odblokować lepsze pucharki? W sumie nie ma to znaczenia, ale generalnie też bardzo dużo osób pytało, jak odblokować wyższe poziomki pucharków. No więc nawet tutaj jest napisane, żeby ukończyć top 8 lub lepiej w złotym turnieju. Jeżeli chcecie odblokować kolejne i kolejne nagrody, to po prostu na wyższej randze musicie zdobyć jakoś tam wysoką lokatę. Ranga na turniejach jest osobna. W grze jako tako jej nie widzicie. Dopiero po spotkaniu chyba możecie zauważyć, na jakim poziomie by grała wasza drużyna. Jest tak bardziej drużynowa ranga. Ale to przejdźmy już do zobaczenia itemków. Na samej górze... Ej, w ogóle na samej górze teraz są najlepsze przedmioty. Zawsze na samym dole były najlepsze przedmioty. Taki oto wybuch. Nie wiem, czy jest to super, moim zdaniem...
Nie jestem jakimś mega fanem tego wybuchu, aczkolwiek na pewno jest ciekawy. Takie malowanie może w lepszych kolorach będzie ładniejsze. Chociaż chyba, no nie wiem, na razie mi się jakoś mega nie podoba. Oponki za to mi się mega podobają, naprawdę są mega fajne. Jak będą czarne, czy tam białe, czy tam po prostu czerwone. Moim zdaniem w sumie nawet te podstawowe, takie żółte, złotawe, wyglądają bardzo ciekawie. Przy ładniejszym aucie, w sensie przy lepiej dobranym aucie, będzie to bardzo fajna sprawa. O kurczę, jakie śmieszne. Wybuch egzotyczny. Tego jeszcze wcześniej nie było. To jest chyba pierwsza egzotyczna eksplozja po golu. Jest naprawdę taka ciekawa, w sensie, no, inna, zupełnie inna, nigdy nie było czegoś takiego. Tutaj są jakieś dziwne oponki, Intercross, kolejne dziwne oponki. O, te za to są trochę ładniejsze, aczkolwiek takie jakieś też w sumie dziwne. A nie, to są podstawowa wersja tych Zoco Inverted. To jednak te Zoco Inverted są ładniejsze. Boost, no taki ja go nie będę raczej używał. To też takie jakby plaster miodu, nie przypada mi do gustu. Sparklet, takie spod opon, w sensie... Ciekawe to jest. Moim zdaniem jest to całkiem spoko, ale też nie wiem, czy będę używał. Opony to chyba gorsza wersja. No te opony mi się nie podobają. Tutaj za to baner całkiem ładny. Ten baner, no, komuś się na pewno będzie podobał. Obwódka do awatara, jeżeli macie jakieś śmieszne zdjęcie w środku, też jest spoko. Tutaj takie średnie. Malowanie do oktana, nie wiem, też chyba średnie. Co tak do oktana same malowania? Deska na dach i do minus, coś takiego. No te malowania średnie, ale te oponki myślę będą najlepszym przedmiotem oraz oczywiście ten wybuch. No jest na pewno ciekawy taki. Trochę może być denerwujący, ale co tam. Z nowych opcji jest tutaj też coś takiego jak wybierz Player Anthem. Nie wiem, kto jest tłumaczony na polski. Ale to jest chyba tak, że jak strzelicie bramkę, to się uruchamia na stadionie. Nie wiem, czy to działa na każdym stadionie. Nie wiem generalnie, jak to ma wyglądać, ale puszczacie po prostu, wybieracie swoją piosenkę jako taką główną, czy tam po prostu w lobby to działa i nie tylko. No takie urozmaicenie to będzie trzeba po prostu przetestować. Co do patch notesów, no to takich jakichś mega informacji nie ma. Zostały dodane nowe flagi content creatorów, tutaj macie ich listę, generalnie dodatkowe wsparcie na konsole Xbox, taktyczny quick chat, czyli taka opcja, że widać tylko i wyłącznie te informacje, które są potrzebne do po prostu komunikowania się, żeby lepiej grać, nie ma takich zbędnych informacji jak what a save i tak dalej, małe zmiany w interfejsie, no i jeżeli ktoś gra na Nintendo Switch, to już split screen, czyli współdzielenie ekranu jest z powrotem, nowy stadion, to może pokażę wam po prostu przebitki w tle, nazywa się Neon Fields, ten nowy samochód ma hitbox hybrydy, dlatego nie jest po prostu odzwierciedleniem jakiegoś innego pojazdu. Drobne poprawki co do turniejów. Mam nadzieję, że będzie to działało zdecydowanie lepiej, że faktycznie będzie więcej miejsc, no i te informacje będą czytelniejsze do zobaczenia. Też od teraz wystarczy wykonać 22x24 challenge, żeby jakąś sezonową nagrodę odebrać. Nie wiem, co to za nagroda, ale no, może coś ciekawego będzie. No i też informacje dla tryhardów. Na trybie 3x3 Super Sonic Legend będzie łatwiejszy do zdobycia, natomiast na Rumble nieco trudniejszy. No i chyba taka ostatnia ciekawa informacja to to, że te Player Anthems będą się grały w momencie, kiedy zdobędziecie bramkę, zrobicie Epic Save'a lub zdobędziecie MVP. Więc tak, żeby nie przedłużać, to by było chyba tyle z pocznoców. Samochodzik oczywiście przetestuję, wleci test samochodzika na kanał. Nie wiem jeszcze, czy będzie odcinek, jak gram nim w turnieju, czy po prostu mecze rankingowe. Z wyglądu jest bardzo ładne. Tak wygląda na boisku. No takie ciekawe, dominusowate mi się wydaje. Coś pochodne od Dominusa. Pinch, jak widzicie, ma całkiem niezły. No i generalnie, nie wiem, pojeździłem nim przez jakieś 30 sekund, wydaje się bardzo fajny. Generalnie oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji. Myślę, że parę ciekawych materiałów się teraz może pojawić. Dajcie też znać, jeżeli chcecie zobaczyć coś konkretnego na kanale. No i co? To by było na tyle. Elo, elo.